Witajcie ciekawcy! Małgorzata Socha to jedna z ulubionych serialowych aktorek Polaków. Od lat los jej bohaterek śledzą widzowie. Właśnie rusza kolejny sezon Przyjaciółek, a na stacji TVN jeszcze w tym roku ma pojawić się reaktywowany serial Brzydula. Pamiętacie rolę Violetty? Znów ją zobaczymy. Aktorka wciela się w wiele ról, ale jaka jest ta najważniejsza? I dlaczego odrzuciła rolę w filmie Wegi? Koniecznie zostańcie z nami do końca. Małgorzata Socha przyszła na świat 23 kwietnia 1980 roku w Warszawie, gdzie ukończyła również edukację na Akademii Teatralnej. Zamiłowanie do gry aktorskiej przejawiała już w latach młodzieńczych i uczęszczała na zajęcia teatralne jeszcze w czasach licealnych. Karierę zawodową zaczęła w trakcie nauki, a jej debiut telewizyjny to główna rola w spektaklu Anka w reżyserii Radosława Piwowarskiego. Małgorzata musiała czuć się pewnie w tym, co robi, bo na egzamin do szkoły aktorskiej weszła w biegu prosto z planu filmu Tomy. Po drodze do miana jednej z ulubionych aktorek serialowych wystąpiła w wielu produkcjach, odgrywając role głównie drugoplanowe, m.in. w Złotopolskich, Magdzie M., Kryminalnych i wielu innych. Sukces i awans do lepszych propozycji przyniósł jej serial Brzydula z 2008 roku, gdzie wcielając się w rolę Violetty Kubasińskiej zdobyła wielką sympatię widzów i uznanie producentów. Mniej więcej równolegle zaczęła się jej przygoda z rolą Zuzy Hopper w serialu Na Wspólnej, w którym gra do dziś. Niedawno okazało się, że Brzydula po 10 latach ma powrócić na ekrany. Jak dotąd wiadomo, że trwają prace nad scenariuszem, a telewizja przewiduje premierę jeszcze w tym roku. Socha potwierdziła swój udział i zdradziła przy okazji, że główni aktorzy z tamtej części także wyrazili chęć współpracy. Co czeka odbiorców? Aktorka przyznaje, że sama jest ciekawa, bo nie wie, jak zostaną rozpisane wątki. Wracając do Gosi, na prawdziwe wyżyny serialowej popularności wyniósł ją angaż w produkcji Przyjaciółki z 2012 roku, których losy nieustannie zaciekawieniem i emocjami śledzą miliony widzów. Właśnie startuje nowy, 14 już sezon. Z czym tym razem będą musiały zmagać się główne bohaterki? Inga, Patrycja, Anka i Zuza. Będziecie oglądać? Aktorka ma za sobą także rolę w takich filmach jak m.in. Samotność w sieci, Och, Karol 2, Wkręceni, Śniadanie do łóżka i innych, ale wydaje się, że zdecydowanie polubiła bardziej grę w serialach. Może się po prostu przywiązuje. Niedawno było trochę zamieszania. W związku z odrzuceniem przez Sochę roli w jednym z filmów Wegi, reżyser, który słynie z kontrowersji i zatrudniania największych gwiazd polskiej telewizji, wyznał, że chciał ją obsadzić w swojej produkcji, ale aktorce nie podobały się sceny, które musiałaby zagrać. Wega w wywiadzie powiedział, że taka sytuacja jest dla niego dyskwalifikująca, bo aktorka powinna być gotowa na różne wyzwania. Małgorzata, odnosząc się do sytuacji, powiedziała, że wszystko można zagrać, ale uważa, że nie wszystko się powinno. Musi mieć to swój cel i odpowiedni kontekst, a rolę powinna rozwijać i inspirować. Znając twórczość Patryka Wegi, uważacie, że miała rację w odmówieniu reżyserowi? Wcielając się w wiele ról, w swoim życiu Gosia odgrywa tą najważniejszą. Prywatnie jest mamą małej gromadki. 39-letnia aktorka ma troje dzieci. Dwie córki, 6-letnią Zosię, 2,5-letnią Basię i rocznego synka Stasia. Praca zawodowa i napięty grafik nie przeszkodzi jej w spełnieniu marzeń o posiadaniu dużej rodziny. Jak przyznała, najważniejszą wartością jest dla niej rodzina i takie przekonanie wyniosła z domu. Mężem Sochy jest jej długoletni partner Krzysztof Wiśniewski, który z zawodu jest inżynierem i nie ma nic wspólnego z branżą rozrywkową. Para wzięła ślub w 2008 roku. 11-letni staż małżeński to nie tak dużo, jak powiemy wam coś jeszcze. Choć aktorka chroni swoją prywatność i jest oszczędna w opowiadaniu o rodzinnych rewelacjach, zdradziła, że była to miłość od pierwszego wejrzenia. Poznaje się na wakacjach w Darłówku w 1996 roku, gdy miała 16 lat. To pierwsze wejrzenie musiało być naprawdę wielkie, bo są razem od ponad 22 lat. Niezły wynik, prawda? Czy tylko nam się wydaje, że pod względem życia prywatnego Socha to prawdziwy ewenement, biorąc pod uwagę burzliwe życie innych aktorów? Musimy przyznać, że jesteśmy pod wrażeniem. Pytana, jak łączy pracę z faktem posiadania małych dzieci, odpowiada, że kobiety są wielozadaniowe i nie ma problemu z odnalezieniem się w rodzinnych obowiązkach. Pojawiała się nawet na obozie Lewandowskiej, zabierając całą trójkę. Anna Lewandowska zorganizowała wyjątkową propozycję treningową dla mam. Gosia, która od dłuższego czasu bierze udział w obozach Ani, zdecydowała się skorzystać z kolejnej okazji, zrobić coś dla siebie i równocześnie móc spędzić czas z pociechami. I co ciekawcy myślicie o Małgorzacie? Którą z jej serialowych ról lubicie najbardziej? Czy według was dobrze zrobiła, odrzucając propozycję Wegi? Dajcie znać, co o tym myślicie, a my jak zwykle będziemy dla was relacjonować wydarzenia na bieżąco, więc nie zapomnijcie o subie naszego kanału. Do usłyszenia!